czym jest muzyka dla mnie. Jest po prostu moim życiem, powietrzem, którym oddycham, codziennością i świętem jednocześnie. Codziennością, bo przez całe życie właściwie, dzień w dzień, albo gram, albo mam próby z orkiestrą, a świętem, bo każdy koncert, każde spotkanie z publicznością to jest dla mnie święto. Gdy rozpoczęłam trzeci rok studiów, na korytarzu naszej wyższej szkoły muzycznej koleżanka rzuciła takie zdanie, czy nie chciałabym założyć orkiestry studenckiej. To w tym momencie wydaje mi się, że otworzyły się bramy nieba, bo to był pomysł. Pomysł na życie, pomysł na działanie w kierunku tego zawodu, dotknięcia na żywo. Modelowania zespołu orkiestrowego na swój wyłącznie sposób. Do pierwszego składu orkiestry zaprosiłam po prostu moich kolegów ze studiów. Prosiłam tych smyczkowców, o których wiedziałam, że są dobrymi instrumentalistami. No myślę, że byli nieźli, bo potem niektórzy z nich grali w Filharmonii Narodowej. Pierwszy koncert odbył się 21 października 1968 roku. Pierwszym kompozytorem, którego wykonaliśmy, był Mozart, to chyba potem jego skrzydła trochę nad nami czuliśmy opiekuńcze. Pierwsze lata to był patronat Jeunesse Musicale. Byliśmy jeszcze studentami. Jeunesse Musicale bardzo ściśle współpracowało z naszą uczelnią. Potem, jak skończyłam studia, jeszcze na krótki okres czasu opiekę przejęło nad nami Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. Potem już pojechaliśmy na konkurs Karajana. Zetknęłam się z Karajanem podczas próby. Drzwi się otworzyły i wszedł maestro Karajan z całą świtą, usiadł i słuchał całej próby. Wygraliśmy srebrny medal Karajana. Niemiecki krytyk napisał, że zza tej żelaznej kurtyny, no to myśleli, że ta kobieta, dyrygentka, która tak zawodem męskim się zajmuje, to jak traktorzystka, a tutaj przyjechał taki rajski ptak. Gdy wróciliśmy z Berlina ze srebrnym medalem Herberta von Karajana, dyrektor Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu zaproponował mi, abym mogła poprowadzić orkiestrę tej instytucji. Mogłam już profesjonalnie zająć się prowadzeniem orkiestry kameralnej. Thank you.
pierwszy zagraniczny wyjazd orkiestry, nasze koncerty odbyły się w Niemieckiej Republice Federalnej. Pierwsza nasza eskapada na ten zgniły zachód. Dostaliśmy diety, to było gdzieś 90 marek. Weszłam do takiej galerii, przez godzinę pochodziłam. To wyszłam z tymi 90 markami w kieszeni, bo nie wiedziałam, na co mam je wydać. Pamiętam pierwszy wspólny wyjazd zagraniczny do Brazylii. To był szok dla młodego człowieka. Po 2-3 miesiącach mojej pracy w orkiestrze pierwszy wyjazd to taki egzotyczny, niesamowity Brazylia. To było coś, co było trudno sobie w tamtych czasach wyobrazić. Turnę było mnóstwo. Mnóstwo wyjazdów. I dzięki temu my staliśmy się przyjaciółmi. Przed prawie 30 laty podczas koncertu w Mannheim zagraliśmy tak eine kleine Nachtmusik, że niemiecki impresario powiedział po koncercie: wiesz, gracie w tak niezwykły sposób tego Mozarta, że powinniście przyjąć jego imię. Powinniście się nazywać Amadeus Chamber Orchestra. Po tym koncercie krytyk napisał, że orkiestry niemieckie powinny się uczyć od nas grać Mozarta. Mozarta trzeba grać stylowo przede wszystkim. I to jest dbałość naszych szefów o to, żeby to było stylowe. Lekkość musi charakteryzować, wiadomo, bo klasyka. My jesteśmy Amadeus Orkiestra, to szczególnie wszyscy słuchają, jak oni grają. Myślę, że mamy specyficzną artykulację. Jesteśmy przez to rozpoznawalni. Jeśli chodzi o divertimenta Mozarta, o eine kleine Nachtmusik. Taka perfekcja w równym zakończeniu dźwięku, w równej dynamice. A w Mozarcie wszystko słychać. Wszystko słychać. Ta dynamika się zrobiła trochę niewyraźna. Niemcy grali Mozarta bardzo statecznie, Bach był bardzo statecznie grany, Mozart, Haydn. Nie było tej lekkości, która była zawarta w tej muzyce. To było wszystko bardzo poważne. Jan Sebastian Bach na pewno podskakuje w grobie z radości, że my gramy właśnie z takim życiem jego utwory. Bo przecież on był z krwi i kości człowiekiem. Miał furę dzieci, musiał zarobić na nich. Musiał to przeżywać wszystko. I jego muzyka też ma w sobie bardzo dużo głębi i emocji, nie tylko powagi. Jeździliśmy też na przeróżne festiwale, na które zapraszani byli znakomici soliści i proponowano im współpracę z naszą orkiestrą. Zaczynały się wiązać nasze znajomości i przyjaźnie. Mieliśmy możliwość zaproszenia ich i dlatego mogli być naszymi solistami tutaj, w naszej ojczyźnie z kolei. Zastanawiam się przedstawiciela, jakiego instrumentu jeszcze myśmy nie mieli współpracując. Wszystkie instrumenty tak przejrzałem i tak każdy, przynajmniej jednokroć pojawił się jakiś artysta. Od fletu poczynając, poprzez flet prosty, okarynę, poprzez tradycyjne instrumenty dęte, perkusyjne. A sam ja grałem z kolei na misie tybetańskiej. Jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie orkiestra miała, to spotkanie z Gary Karem, najsłynniejszym chyba na świecie kontrabasistą amerykańskim, który pokochał naszą orkiestrę niesamowicie. Graliśmy wiele koncertów i tu w Poznaniu, i w Europie. Zawsze mówił, że nasza orkiestra ma takie czekoladowe piano. Przekonałam się z czasem, że im większa gwiazda, im bardziej sławna osoba, tym bardziej normalna jest przy współpracy na estradzie. Thank you.
Od 10 lat swoje ślady zostawia nasza najmłodsza córka, Anna Durszmal-Mróz, która skończyła dyrygenturę w Hanowerze i, jak powiedział jej profesor Eiji Owe, urodziła się, żeby być dyrygentem. No jesteśmy tą orkiestrą radiową, gdzie musimy miesięcznie nagrać ileś tam minut muzyki. Nagrania powodują to, że utwór musi być znakomicie przygotowany pod każdym względem. Nie może być tam żadnych fałszów, bo natychmiast byłoby odrzucone. Musi być perfekcja. No, taka praca na co dzień właściwie pod tym kątem doprowadza do tego, że zespół się staje coraz lepszy i ten poziom ciągle wzrasta. Jak w sporcie, zaczynamy popijać rekordy, swoje rekordy. W radiu pracujemy ponad 40 lat. Do nagrań wynajmujemy aulę uniwersytecką, za którą płacimy. Nasz cykl przygotowawczy do nagrania polega na wyćwiczeniu podczas prób i potem sesja nagraniowa, która jest szybka. I dlatego pan Zbyszek Kusiak, który od lat nas nagrywa, uważa, że jesteśmy najszybciej nagrywającą orkiestrą w Polsce. Wydaje mi się, że chyba więcej utworów jest nagranych niż te, które gramy na koncertach. Niektóre mają żywot tylko, można powiedzieć, nagraniowy. Zwłaszcza właśnie te utwory współczesne, które kompozytorzy napisali, myśmy je nagrali. One są w archiwum Polskiego Radia, są wydawane na płytach. Niekoniecznie wszystkie z nich gramy na koncertach. No, trudne jest miejsce 12 takt, tam gdzie przechodzicie na pizzicato na dwie ostatnie nutki.
właściwie za wyjątkiem końca to chyba zaliczymy to, czyli mógłbym dostać 51 akord sama orkiestra. Orkiestra to jest mnóstwo różnych czynności, które trzeba wykonać poza tym, że się siada i gra. Od nut począwszy po sprawy buchalterii administracyjnej. Kiedyś nie miałam pomocnika w tych sprawach, pomagał mi najpierw mój tato, potem mój mąż. Teraz na szczęście od lat mam wreszcie zastępcę dyrektora. Moim zdaniem o wyjątkowości orkiestry Amadeus zdecydowała osobowość Agnieszki Duszko. I pomysł na stworzenie takiej orkiestry, tyloletnie kierowanie nią, ale z dbałością nie tylko o poziom artystyczny, o program, który orkiestra prezentuje, ale również o atmosferę, która panuje w zespole, o właściwy dobór muzyków i pracowników administracyjnych. Także tworzymy zespół, któremu można powiedzieć Agnieszka matkuje. To ma Arca. To będzie Arca. Ale jaką masz mieć tutaj numeru? 132. Masz otwarte okno od strony pasażera. O! A szeroko bardzo? Tyle, ale jak będzie wiesz spadać, to cię napada. Zespół składa się z wielu osobowości i to jest właśnie fantastyczne, że nie są wszyscy jednakowi. Każdy jest inny, każdy ma inny temperament, ale dobierając się, bardzo zwracamy na to uwagę, żeby ten temperament był. On może być różny, ale żeby miał specjalne cechy charakterologiczne, które pozwalają na współżycie w jednej grupie, w grupie o różnym wieku i tak ma być. W ten sposób przekazujemy sobie naszą wiedzę, nasze umiejętności, cechy charakterystyczne naszego zespołu. Gdyby to była tylko orkiestra starych ludzi, nie byłoby dobrze. Myślę, że gdyby była orkiestra bardzo młodych ludzi, tylko młodych ludzi, nie wiem. Każdy człowiek jest inny i tu jest ta umiejętność dopasowywania się jeden do drugiego i dopasowanie się do interpretacji Agnieszki, która ma swoją wizję. Ja mogę mieć trochę inną, ale ja muszę się zgodzić w tym momencie z panią Agnieszką, żeby powstało coś wspólnego, jednolitego. Wydaje mi się, że mimo pewnych zmian kadrowych, no bo kilku kolegów poszło na emeryturę, wydaje mi się, że jest to sama orkiestra. W tym jest chyba klucz, że to jest osobowość pani dyrektor, która jakby ma swój obraz, jak muzyka powinna wyglądać. Niezależnie od tego, czy tu są młodsi, czy starsi koledzy, czy średni wieku, to ona buduje ten obraz muzyczny i on taki wychodzi. Muzycy w naszym zespole to naprawdę wielkie osobowości. I znam ich, wydaje mi się, od podszewki. Mogłabym o każdym z nich napisać jakąś historię, opowiadanie. Orkiestra może poszczycić się znakomitymi osobowościami muzycznymi, takimi jak nasi koncertmistrzowie Jarosław Żołnierczyk, znakomity skrzypek, Eugeniusz Zboralski, fenomenalny muzyk, zupełnie wiolonczelista, znakomity altowiolista Lech Bałaban, który rozpoczął swoją pracę w orkiestrze jako skrzypek. I w tej orkiestrze, za moją też między innymi namową, zmienił instrument na altówkę. No i znakomity szef drugich skrzypiec, pan Mirosław Bocek, który też całe lata grał w pierwszych skrzypcach i w pewnym momencie zaproponował, że poprowadzi drugie skrzypce. I ja się bardzo ucieszyłam z tego powodu, bo bardzo był potrzebny właśnie w tym miejscu. Bogdan Kapała, któremu dyrygowałam koncertem dyplomowym przez wiele lat, gra w zespole, ma talent dydaktyczny, powiedziałabym, i znakomicie potrafił wprowadzać młodych muzyków do zespołu. Świetni, młodzi, utalentowani, którzy doszli teraz do grupy muzyków, którzy grają wiele lat i świetnie, i są mi wszyscy bliscy. Mogłabym mówić o każdym z nich godzinami.
Od drugiego roku życia orkiestry kontrabasistą jest Józef Jaroszewski, któremu zaproponowałam współpracę na skutek sugestii kontrabasistów z wyższej uczelni, którzy powiedzieli, że on jest z nich najlepszy. Jest to charyzmatyczny muzyk. Ma taką niespotykaną technikę, niesamowitą muzykalność. Dzięki temu grał przez tyle lat, jednocześnie stając się moim mężem. Mogę śmiało powiedzieć, że w pewnym sensie jest współtwórcą tej orkiestry. Słucha się kontrabas, który jest idealnie wpasowany w brzmienie orkiestry, ale jak się jest na miejscu tego kontrabasisty, już nie jest wcale tak prosto. Trzeba się najpierw nauczyć tego języka, który właśnie stworzyła pani Agnieszka. Dyrygent ma taką dziwną właściwość. Odbiera życie, które się za nim dzieje, plecami. Ja doskonale wyczuwam, stojąc tyłem do publiczności, jaki panuje nastrój wśród słuchaczy, jaka sympatia płynie z tamtej strony, jakie napięcie w słuchaniu, ciszę, która jest zawieszona wtedy, kiedy gramy pianissimo. Te fluidy, które płyną ze strony słuchaczy, jakby mackami dotykają pleców, głowy. Soliści są znakomici, orkiestra znakomita, no więc po prostu co można wybrać, naprawdę super, dziękuję za to. Dzięki, gratulacje. Jeśli chodzi o skład muzyków w orkiestrze, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyscy oni są moimi i tej orkiestry wychowankami. Bo bez względu na to, ile lat grają w tym zespole, zawsze zaczynali albo podczas studiów, albo kończąc studia. I to była ich przeważnie jedyna w ich życiu praca. Jednocześnie wielu z nich prowadziło działalność dydaktyczną. W związku z tym zdobywali stopnie naukowe, ale jednocześnie zdobywali doświadczenie w tej orkiestrze i to swoje doświadczenie wynoszone stąd przenosili również do szkoły, w której wykładali. Czyli na dwa. To jest bardzo ważne dla orkiestry, tak? Bo wtedy dyrygent wie, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. Właśnie tutaj zdobyte doświadczenie pomaga mi w pracy ze studentami. My tą swoją wrażliwość muzyczną rozwijamy do
do końca życia. Ta dbałość o dźwięk, o intonację, perfekcyjność w graniu, ja to przeniosłam na studentów. Dobrze. Przez to, że jesteśmy Orkiestrą Polskiego Radia, no to jakby z natury rzeczy nagrywamy to, co piszą polscy kompozytorzy. To zderzenie z muzyką współczesną było bardzo ważne. W międzyczasie zrobiliśmy kwartet, wieniawski kwartet złożony z liderów naszej orkiestry. Też graliśmy bardzo dużo muzyki polskiej współczesnej. Tutaj jakby to, co się dzieje w muzyce współczesnej, to się zaczęło w orkiestrze. Gra w orkiestrze w zasadzie spełniła moje wszelkie oczekiwania względem siebie jako muzyka. Robię to, co najbardziej lubię, czyli gram w zespole kameralnym. Zawsze uważałem, że granie w zespole kameralnym, czy to jest mały, czy duży zespół, daje najwięcej przyjemności. Oczywiście ktoś, kto ma takie ciągoty solistyczne, może powiedzieć, że granie solo daje mu więcej. Dla mnie właśnie to dzielenie się przyjemnością grania jest najbardziej frapujące. To najbardziej mnie pociąga. A poza tym swoje ambicje solistyczne też mam okazję tutaj spełnić. Jak to określić? Kawałek siebie. Jedną uncję. Tak. Jakąś uncję. Piękne jest to, że przenosimy muzyków i publiczność w zupełnie inny świat. Świat, który jest odrealniony od tego, co spotyka nas dzień w dzień. Dyrygent, można powiedzieć, że jest pierwszym wśród równych. I razem z orkiestrą, a raczej orkiestra razem z dyrygentem, musi falować z muzyką, którą wykonują. Ręka z batutą rysuje takt, ponieważ w jakimś pionie musimy się wszyscy znaleźć, ale dyrygent ma przekazać emocje, które wypływają z dźwięków zapisanych w partyturze, a które z kolei są wydobywane z instrumentów muzyków. Więc aby ta muzyka żyła, to muzyk musi też je wydobywać emocjonalnie. My przekazujemy poprzez gest, tak jak tancerz przekazuje poprzez gesty ciała, mimikę, poprzez wyraz oczu, napięcia. My przekazujemy historię emocji muzyki. Thank you.
przenosimy się w świat pięknych dźwięków, czasami też trudnych emocji, bo muzyka nie jest tylko piękna. Muzyka bywa ciężka, trudna, związana z bardzo ciężkimi przeżyciami. Zadaniem dyrygenta jest wydobycie z tych dźwięków, które są zapisane na kartce papieru, bo to nie są tylko nutki zapisane. To jest tylko szyfr do tego, co czuł kompozytor, co sobie wyobrażał. I w jakiś sposób, którego nie da się po prostu nazwać, stwarzamy właśnie tę niesamowitą muzykę i to musi być magia. Muzyka, orkiestra, dyrygowanie, to wszystko to jest magia. To jest jedna wielka magia. Jeżeli dyrygent stanie przed orkiestrą, podniesie ręce, ściśnie batutę w dłoni, to w tym momencie zaczyna się coś dziać, coś irracjonalnego. To jest to, co się dzieje między słowami, kiedy wypowiadasz zdania. Tutaj to dzieje się między dźwiękami. I to jest to najważniejsze, to jest sedno muzyki, bo to jest ta jej magia.